Tasiemiec bąblowcowy, czyli Echinococcus granulosus, to tasiemiec zarażający przede wszystkim zwierzęta. Człowiek jest żywicielem przypadkowym. Echinococcus granulosus is a tapeworm mainly infecting animals. Humans are accidental hosts. Żywicielem ostatecznym tasiemca jest pies, a także inne psowate. Żywicielami pośrednimi są najczęściej hodowlane zwierzęta stadne, a czasami przypadkowo ludzie. The tapeworm's definitive hosts are dogs and canids. Intermediate hosts are herding animals and sometimes accidentally humans. Człowiek zaraża się poprzez spożycie jaj pasożyta, które mogą znajdować się na pożywieniu, sierści zwierząt, zanieczyszczać wodę lub być przeniesione na brudnych rękach. Humans get infected by ingesting parasite eggs, which may contaminate food, water, or which may be present on the animal fur or be transferred by dirty hands. Przebieg choroby u ludzi jest powolny, często bezobjawowy. Zagrożeniem związanym z zarażeniem gatunkami Echinococcus jest lokalizacja narządowa, najczęściej w wątrobie. The disease course in humans is rather slow and often asymptomatic. The risk related to infections with Echinococcus is the organ localization, most commonly in the liver. Oprócz wątroby pasożyt ten może lokalizować się w innych narządach jak płuca, kości, śledziona, mózg, a także w mięśniach. Besides of the liver, the parasite may lodge itself in other bodily organs like lungs, bones, spleen, brain and even in the muscles. Dwa najważniejsze gatunki dla człowieka to granulosus wywołujący bąblowicę jednojamową oraz multilocularis wywołujący bąblowicę wielojamową. The two most important Echinococcus species for humans are 1. Echinococcus granulosus causing cystic echinococcosis, also known as hydatidosis or Hydatid disease. 2. Echinococcus multilocularis causing alveolar echinococcosis. Ważną formą profilaktyki w przypadku tej groźnej choroby odzwierzęcej wywoływanej Echinococcus granulosus jest okresowe odrobaczanie psów. An important form of prophylaxis of this dangerous zoonosis caused by Echinococcus granulosus is periodic deworming of dogs. Tasiemiec jest niewielki i zmieści się w całości na szkiełku podstawowym. Jest widoczny gołym okiem, jednak niezapomnianych wrażeń dostarcza dopiero obrazowanie mikroskopowe. The tapeworm is relatively small and fits onto a microscopic slide. It is visible with the naked eye, but best if viewed under the microscope. Zapraszamy na nową stronę paracyty.pl. Please visit the new website paracyty.pl.